Cześć. W tym filmie chciałem pokazać i zaproponować użycie rozszerzenia, które pozbywa się takich irytujących okienek, które proszą o zaakceptowanie plików cookie na stronie. Jest to wymuszone przez Unię Europejską. To nie za bardzo rozsądne rozwiązanie, wkurzające. Jeżeli wchodzimy na jakąś stronę zwykle po raz pierwszy, albo dawno nie wchodziliśmy, wyczyściliśmy historię, czy wchodzimy w trybie prywatnym, to trzeba tutaj coś kliknąć albo zamknąć. No jest to dodatkowe jakby kliknięcie, które przeszkadza, okno, które czasami trzeba, no, przesuwa content strony. Także jak się go pozbyć na stałe na większości stron, bo tutaj nie ma gwarancji, że to będzie 100%. A więc służy temu rozszerzenie I don't care about cookies. Tu jest strona tego rozszerzenia. Jak widać, jest ono dostępne dla kilku różnych przeglądarek, zwykle w wersji desktopowej, bo te przeglądarki często w wersji mobilnej nie udostępniają rozszerzeń. Wtedy można skorzystać ewentualnie z filtrów, z grupy filtrów dla AdBlock Plusa, jeżeli używacie AdBlock Plusa czy innego rozszerzenia blokującego reklamy. Tutaj tutaj zapoznać jest jeszcze uBlock. Ja sobie to zainstaluję dla Chroma, ponieważ teraz mam otwartą przeglądarkę Chrome. OK, dodamy rozszerzenie. Pozamykamy te strony. Wejdę w historię. Wyczyszczę całkowicie historię. Jeszcze raz od początku. Wyczyść dane. Nie mam już nic w historii. Wchodzimy jeszcze raz na WP. Onet. Interia. WP nie ma, Onet nie ma, Interia nie ma. Jak wspomniałem, ułatwia życie, a instalacja to moment. Także polecam, dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.